zwykłe na klatkach schodowych, chociażby niedawno w Polsce Kozy czy w hotelu Sudety przy Zamku Książ. Dzisiaj kręte, wachlarzowe o różnej szerokości, tak więc uczulamy przede wszystkim na bezpieczeństwo i tak jak mówiliśmy wcześniej, tak, to jedną minutę i tak jak Czesław Maciak powiedział, że ci słabsi z przodu, tak więc ja pójdę jako pierwszy z tym mikrofonem i spróbuję przefiltrować tę trasę na górze i będę spoglądał tam z góry na tych zawodników, którzy będą dobiegali do mety. I tak jak mówiliśmy, kręte schody, niebezpieczne, a więc ci, którzy są wyprzedzani, dają zielone światło tym, którzy wyprzedzają zawodników i schodzą. Bądź to do środka, czyli do lewego krańca tam na tej wojskiej powierzchni, bądź też tutaj wnętrze na danej platformie widokowej. Proszę Państwa, ponad 100 zawodników z Polski, głównie z Dolnego Śląska przyjechało. Witam oczywiście gospodarzy. Dzisiaj Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pan Czesław Szewczyk, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Bielawie jest z nami. Za chwilę poprosimy go tutaj o otwarcie. Myślę, że być może będzie również burmistrz miasta Bielawy. Pan Czesław Maciak, który jest komandorem biegów, już zrobił wstęp. Wprowadził nas tutaj w te sytuacje organizacyjne, a tak jak nam powiedział pan Szewczyk, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, burmistrz będzie na otwarciu, a więc na godzinę. Sędziów, jak również organizatorów życzę wszystkim miłych sportowych wrażeń i miłego pobytu w naszym mieście Bielawie. Wyjątkowy. Jest to pierwszy raz w Bielawie, to zawody pierwszy raz się odbywają, na pewno nie ostatni, więc zapraszam już na kolejny rok i mam nadzieję, że będą Państwo nas chętnie przyjeżdżać. Dziękuję bardzo. Jeszcze ja 15 sekund. W imieniu księdza prałata kanclerza wszystkich witam uczestników i wyrażamy radość, że ta unikatowa impreza w skali europejskiej, jak myśmy się dowiedzieli, bo nigdzie w Europie całej nie ma biegu po schodach na wieżę kościoła. Jest to unikatowa impreza, dlatego tym bardziej wszystkich witamy, życzymy dobrej zabawy, no i zwycięstwa, no bo każdy chce zapewne dzisiaj wygrać. Wszystkiego dobrego.